Zdecydowałabym się na miłość z młodszym ode mnie facetem, ale nie tak jak jest teraz od 20 parę lat. Mój partner wygląda jeszcze młodziej, ale różnica wieku to jest 20 parę lat. No to jest troszeczkę już kazirodztwo. Ja mam syna 30-letniego. Szczególnie starzejące się kobiety, nie wszystkie, ale mają czasami taki etap ogromnej potrzeby życia intymnego, zaspokojenia. Jest taki moment takiego buchnięcia jeszcze w młodość, że to ja chcę dalej być atrakcyjną kobietą i to się przenosi na jej fizjologię, to się zdarza. Pani o tym mówi fantastycznie otwarcie, a ja mam wrażenie, że to ciągle w Polsce jest jeszcze temat tabu. Mężczyznom wolno mieć młodszą przyjaciółkę, kochankę, partnerkę, kobietom chyba nie bardzo. Wie pani co, ja się troszkę obawiałam, jak zobaczyłam Michała, który jest moim partnerem. Obawiałam się, że kobiety tego nie łykną. Ja lubię baby. I zdaje się, że baby też, co po niektórym, nie lubią. I ja nie chciałam się narażać. Ja nie chciałam, żeby... Przede wszystkim bałam się o tak zwane względy estetyczne. Ale no, twierdzą, że jakoś to wygląda, że nie jest to obleśne, mówiąc najprościej. Moim zdaniem każda kobieta po 50 chciałaby przeżyć taki locik. Ale nie mówią o tym. Właśnie, nie mówi się, to jest nieobyczajne, niemoralne. Faceci przechadzają się już od wielu lat w Polsce z tymi młodszymi, często wyższymi, no bo oczywiście na takim obcasie kobitkami, dziewczynami. Natomiast my nie możemy, jak chrzanie. Wie pani, ja jestem dosyć niezależną osobą, ja to chrzanie. Ja miałam młodszych partnerów w życiu, ale powtarzam, nie aż z taką dużą różnicą wieku. Natomiast baby marzą o takim locie. No, powtórzę to jeszcze raz. I nawet starsze panie, które mnie tam w naszym parku przydomowym zahaczają, to mówią, fajnie, no pewnie, że fajnie, no trzeba żyć. Powiedziała mi 80-letnia pani. Okej? Więc to ja się cieszę, bo się trochę obawiałam, że to pójdzie w taką gnuśność, że Walter, co się popisuje, robi z siebie lachę.